Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiaj troszeczkę nietypowo, dlatego że przedstawię Wam dwie partie, które rozegrałem z Panem Markiem z Krakowa. Kim jest Pan Marek? Otóż Pan Marek jest jednym z moich widzów którego córka zrobiła mu niespodziankę w postaci, za co bardzo dziękuję, trochę nieskromnie to brzmi, ale w postaci rozegrania kilku partii ze mną i rozmowy na Skype'ie. Było mi bardzo miło. Pan Marek jest miłośnikiem szachowym. Jak mówi, nie jest zawodowcem, ale to nie szkodzi. Rozegraliśmy sobie partie, poanalizowaliśmy i dostałem zgodę na to, aby te partie tutaj umieścić na YouTubie, żebyście zobaczyli jak te nasze rozgrywki wyglądały. Dziękuję Pani Izie, która zainicjowała to spotkanie. Dziękuję Panu Markowi. No i przejdźmy do analizy tej, tej, tychże partii. Rozegraliśmy tutaj, e, ja grałem białymi, pan Marek grał w tym momencie czarnymi i rozpocząłem posunięciem D4. Pan Marek odpowiedział D5 jak najbardziej prawidłowo, czyli mamy e, e, początek do gambitu hetmańskiego. Oczywiście ten gambit rozgrywam praktycznie zawsze C4, i pan Marek po prostu wziął pionka. Można tak brać tego pionka, nie ma sprawy. Częściej widuje się taki ruch E6, żeby tego pionka troszeczkę tutaj pobronić, lub ruch C6, y, czyli obrona słowiańska, też obronić z drugiej strony. Bić również można, ale w tym momencie mamy już przyjęty gambit hetmański. No i teraz sobie trzeba poradzić z tym, y, aby tego pionka odbić. Oczywiście nie musimy się z tym spieszyć, bo można tak zagrać na przykład hetman A4 z szachem, i potem odbijamy pionka. Tyle, że hetman już będzie w rozgrywce na początku partii, co nie wróży nic dobrego, aczkolwiek to jest wszystko normalne, tak też można grać, tylko że to się rzadziej po prostu spotyka. Postanowiłem zagrać od razu ruch E4 i przetestować tutaj pana Marka, jak sobie poradzi z tym centrum, które tutaj uzyskałem. No i zauważmy, że w tym momencie od razu chcę zbić tego pionka na C4. To jest takie przyjemne z pożytecznym, czyli mamy centrum i od razu atakujemy pionka na C4. W tym momencie jedną z lepszych opcji, jakie tutaj się teraz pojawiają, to jest zagranie posunięcia E5. Moi drodzy, jakby, zagrało, jakby było zagrane E5, no to już jest atakowane tutaj centrum. Ktoś by powiedział, ale dlaczego ruch E5, skoro tutaj zbijam pionka za Friko? No dobra, zbiłbym pionka za friko. Myślę, że to nie jest najlepsze posunięcie, dlatego że od razu jest wymiana Hetmanów. Oj, przeskakuj mi Hetmanie. E, coś tutaj mi nie zatrybiło, o, działa i y, krum musiałby wybić na d1 i myślę, że takie posunięcie jak y, goniec e6 lub skoczek c6 byłoby bardzo możliwe z atakiem na pionka. Czarne po prostu tu nie mają żadnych problemów z rozwojem figur, co jest dużym sukcesem w debiucie już po kilku posunięciach. No dlatego y, po tym posunięciu e5 byłoby jak najbardziej dobre. No tutaj pan Marek zagrał posunięcie e6. Czyli posunięcie, które troszeczkę mi ułatwia sprawę, dlatego że goniec jest zablokowany, nie ma opcji wyjścia, chociaż teraz też mu ciężko byłoby wyjść w tym momencie, ale można by było uruchomić skoczki. No ale ja sobie teraz y, kulturalnie wyprowadziłem skoczka. Oczywiście można byłoby od razu zbić pionka, i to też jest równorzędne posunięcie, po prostu wybrałem najpierw ruch skoczkiem, dlatego że na przykład nie pozwalam już zagrać B5, żeby tego pionka y, obronić. Y, Jasne, ja to jeszcze cofnę kilka ruchów. I jasne, że po tym posunięciu ruch B5 byłby możliwy od razu, ale ten ruch nie jest dobry. Dlatego, że po ruchu B5 jest ruch A4 i bardzo szarpie to skrzydło. Może to jest na inny temat, jak tutaj sobie radzić w gambicie hetmańskim przyjętym. To myślę, że nie będziemy się tak bardzo rozlekać. Przejdźmy do po prostu gambitu hetmańskiego. Na pewno na pewno ten ruch nie byłby najlepszy. To od razu z góry, od razu z góry mówię. Pan Marek zagrał posunięcie. E6, skoczek C3 i skoczek C6. No ten ruch też mi się nie za bardzo podoba, tak już jak miałbym się czepiać, no a czepiać się trochę będę, proszę mi wybaczyć. Dlatego, że w gambicie hetmańskim rzadko kiedy wychodzimy z koczkiem na C6 przed pionkiem C7. Z reguły częściej się spotyka takie posunięcie C5, a dalej, zanim podąża skoczek C6, to myślę, żeby była lepsza opcja, dlatego że też Hetman swobodnie może wyjść na E5. I tutaj te figury po prostu zaczynają oddychać. A w tym momencie. Troszeczkę może być im za ciasno, no ale ruch poszedł yy, i w tym momencie skoczek na F3 należało tak zagrać, żeby tutaj bronić pionka na D4, sprawa naturalna goniec na b4, no taki ruch się oczywiście jak najbardziej zagrywa można by było, przepraszam najmocniej, można by było zmienić kolejność i zagrać skoczkiem na f6, no ale poszło goniec b4, ja tutaj od razu zbiłem tego pionka na c4 i skoczek na f3 bardzo dobrze zagrał pan Marek w tym momencie, dlatego że grozi wybicie od razu pionka na e4, zauważmy, że związanie powoduje tutaj fajną współpracę tych dwóch figurek, no ale... Y Oczywiście zauważyłem to, tak i zagrałem gońcem na g5. Goniec g5 powoduje to, że skoczek nie może oczywiście ruszyć, prawda? Wią wiąże tutaj skoczka z hetmanem. Pan Marek zagrał roszadę. No dobrze. I teraz można by powiedzieć, co się dzieje po ruchu e5. No właśnie. Można też by rzec, że stracimy zaraz figurę, bo tu jest związanie. Nic z tych rzeczy. Można by było teraz zagrać po prostu posunięcie H6, co byłoby możliwe też przed zrobieniem roszady czarnych, bo H6 myślę, że zawsze szybciej odpędza. Tutaj figurki nie tracimy, bo jak zbijamy tutaj, pionek zbija gońca, i zbijamy tu i król zbija. Też widzimy, że król będzie troszeczkę rozwalony w roszadzie, że tak się kolokwialnie wyrażę, ale tutaj się nic złego nie dzieje. Oczywiście ja nie muszę być skoczka, ja mogę odejść dalej gońcem na H4. Związanie dalej jest utrzymane. Ale po posunięciu G5, goniec albo ucieka i skoczek ucieka, albo wybija, pionek wybija, ten pionek już będzie praktycznie stracony, i ta pozycja nie jest. Wcale najgorsza dla czarnego. Nie jest tak źle. Tutaj figury nie straciliśmy. No ale poszło jak poszło i po i po ruchu E5 pan Marek no, mm, zagrał po prostu goniec E7. Yy, widzimy, że to posunięcie nie jest najlepsze, bo po prostu jest strata figury. I jak poszło dalej? Bicie na F6 nastąpiło. Yy, goniec wybił na F6. Goniec wybił na F6. Hetman wybił na F6. O, i liczę z dzisiaj płata figle. Yy, jest, dobra, wybaczcie proszę za te przeskoki. E, I Hetman wybił na F6. No, sprawa jest prosta: jeżeli mam przewagę figury, to staram się jak najwięcej wymieniać. To jest prosta, złota zasada. W ten sposób nam się po prostu łatwiej gra. Dużo tego po prostu, wybaczcie. Uczę się cały czas języka polskiego. Dobra, dobra, szachu, siedzimy dalej. Koniec, e, e, przepraszam, Hetman zbił na F6 i. Roszada. Po roszadzie król jest bezpieczny, wszystko w porządku. Pan Marek zagrał posunięcie goniec D7. Jasne, wyprowadzenie ostatniej figury do gry, tylko już zaznaczam cały czas, że jest bez figury, więc jest ciężko. Można byłoby na przykład spróbować zagrać wieża D8, żeby tu straszyć pionkę na D4. Widzimy, że Skoczek atakuje, Hetman atakuje. Trzy razy mogłoby być to atakowane, a tylko dwa razy. Bronione, więc opcja na wzięcie pionka Byłaby jak najbardziej możliwa No dobra, ale w partii poszło o goniec D7 No i postanowiłem tutaj Od razu postrażyć tego Hetmana Grając skoczek na E4 No Hetman jest atakowany Dobrze, że pan Marek uciekł Hetmanem na E7, sprawa oczywista I posunięcie wieża E1 Liczes, przedstawię mi tutaj Figury, raz, dwa Problemy są Jednak tutaj chyba z serwerem Wybaczcie moi drodzy nie wygląda to dobrze, niestety. Hetman E7 bierze E1. Dobra, przeskoczyło. No i właśnie, co się tutaj dzieje? Wieża atakuje Hetmana pośrednio, oczywiście, tak? ale rentgen już na, tym, na tej linii jest dosyć nieprzyjemny dla przeciwnika. No a pan Marek dolał oliwy do ognia, grając posunięcie E5. Zauważcie, że no tutaj specjalnie się otwiera ta linia, znaczy nie specjalnie no ta linia się otwiera, jest bardzo przyjemnie dla białych, prawda? Wieża jeszcze lepszą rolę tutaj spełnia. Ja teraz postanowiłem tutaj zagrać na taką małą pułapeczkę. Można by było oczywiście spokojnie zbić, można by było przepchać, dużo jest dobrych możliwości, ale ja zagrałem Hetman D3 z pułapeczką taką. Uwaga! Jeżeli pionek wybiłby mi na D4. To ja bym zagrał skoczkiem na K5. Zauważcie, co się, co się dzieje w tym momencie. Wieża atakuje Hetmana, skoczek i Hetman wspólnie jednocześnie atakują punkt H7 i albo dajemy mata na H7 Hetmanem, albo zbijemy Hetmana wieżą. Yy, na szczęście pan Marek w tą pułapkę się nie złapał i zagrał wieżą z A na D8. Jak najbardziej posunięcie lepsze. Ja tu się przyznam, że w ogóle na Stockfisha ani program szachowy nie spoglądałem, więc nie sprawdzałem najlepszych posunięć w danym momencie. Myślę, że nie miałoby to sensu, ponieważ jesteśmy na poziomie trochę niższym. Nie są to partie też mistrzów, więc yy, sobie spokojnie to analizujemy własnym rozumkiem. Yy, I wieża A na D1. Sprawa też myślę, że oczywista. Chce wyprowadzić ostatnią figurę. No pan Marek zagrał bardzo dobry ruch, goniec F5. Bardzo mi się ten ruch spodobał, dlatego że dlatego że wieża e, się otworzyła na hetmana, goniec zagrał na F5 i też związuje tutaj e, skoczka i hetmana. Jest to na pewno posunięcie godne uwagi i bardzo, bardzo dobry ruch. Bardzo mi się ten ruch spodobał. D5. No, należałoby tak chyba zagrać, ponieważ wieża robiła się tutaj dosyć groźna. Pionek atakował, skoczek atakował, więc zamykamy pozycję. Jak widzimy, skoczek wcale nie musi teraz stąd uciekać, no bo Hetman wisi, ale pan Marek zagrał skoczkiem na A5. Ok, no posunięcie poszło. No i teraz e, postanowiłem po prostu zejść Hetmanem z tego związania i z tego pośredniego związania i Hetman C3. Jasne, że tutaj gońca tego oddaję, ale powtarzam cały czas, figura więcej u białych, więc nie muszę aż tak wykonywać bardzo dokładnych ruchów, wystarczy, żeby niczego nie podstawić i będzie y, sukces w tej partii na pewno osiągnięty. C6 ze strony pana Marka. No cóż, y, najlepsze posunięcie to nie jest, prawda, bo zauważcie, że mogę zbić y, skoczka. To jest prosta podstawka, no należy przede wszystkim ćwiczyć taktykę, E, robić zadania i dużo, dużo grać, praktyka naprawdę czyni mistrza. To jest bardzo ważne. No ale postanowiłem e, zagrać posunięcie skoczek E5, postanowiłem albo nie zauważyłem. E, przypuszczam, że nie zauważyłem. Tu się już e, nastawiłem po prostu na atak na hetmana i na króla. Dlatego skoczek zbił na E5, tak jak już mówię, figura więcej, to też jest duży mm, duży bagaż, że tak powiem w grze ok, tak poszło i król na H8 no ruch totalnie zbędny prawda, ten ruch nic nie daje, ale wejdźmy tutaj w głowę naszego przeciwnika hmm, przypuszczam, że mógł się przestraszyć tutaj takiego związania ale słuchajcie, nie bójmy się grać w szachy, można byłoby trzasnąć tutaj i tego związania już takiego pośredniego nie ma no ale poszło jak poszło, też za bardzo też nie ma co myślę, też, też, też wnikać Król H8 poszedł, no i co zrobić, prawda? I skoczek na G3. Posunięcie, które z atakuje gońca. Zauważcie, że cały czas mogłem wsiąść tą figurę, to by było też y, dobre, prawda? Ale tutaj postanowiłem otwierać Hetmana, i pojawiła się pewnego rodzaju pułapka. Czy tą pułapkę może ktoś z Was widzi? Dam Wam 3 sekundy. Raz, dwa i trzy. Skoczek na G6, zobaczcie. Grozi skoczek G6 z szachem ze zdobyciem Hetmana. No, klęska urodzają, bym powiedział, tak. Chyba dobrze się wyraziłem. Po prostu jest bardzo dużo dobrych posunięć dla białych, ale to wynika właśnie z prostych błędów pana Marka. Ale nie karćmy go za to. Trzeba grać, nie bać się. Także poszło w tym momencie B5. No i zauważcie, że mogę zagrać skoczkiem na. G6 z szachem, zdobywając Hetmana, również mogę zbić gońca za darmo, zdobywając Hetmana, również mogę zbić skoczka, mogę też odejść gońcem. No, opcji jest um, cała masa, ale myślę, że jedną z lepszych jest po prostu zbicie tutaj na F5 kolejną figurę za darmo, tak, um, atakując Hetmana. Ale myślę, że najlepsze, najlepsze to w ogóle byłoby zagranie G6 i zbicie Hetmana. No, ale dobra, poszło jak poszło, dwie figury więcej. Skoczek. Zbił w końcu tutaj na C4. No i teraz y, mogłem zbić tego Hetmana, ale skoczek G6 myślę, że jest jeszcze sympatyczniejszy. To samo, co mówiłem. Poza tym pojawia się tu jeszcze jedna opcja: skoczek F5 i Hetman C3 pięknie współpracują, atakując ten sam punkt G7. Król poruszył się na G8, no i Hetman tutaj uderzył po prostu z matem. Myślę, że też piękny mat byłby, jak skoczek zbiłby na E7. Ciekawe zagranie też by było skoczek H6, Pionek bije i Hetman na przykład na H8 z matem. Także to była nasza pierwsza partia z panem Markiem. Przejdźmy do partii numer 2. Rozpoczęliśmy tutaj teraz, również grałem białymi z panem Markiem, zagrałem posunięcie E4. Pan Marek odpowiedział. Panie liczę się, proszę mi tutaj y, ruchy przestawiać. Pan Marek y, odpowiedział: C5, y, skoczek na F3 zagrałem, skoczek na F6. No właśnie, skoczek F6 jest rzadszym posunięciem, ale też tak grywają niektórzy, prowokując Pionka, żeby poszedł na pole E5. No i tak też nastąpiło. Od razu zaatakowałem pana Marka, licząc na to, że tym skoczkiem, skoczkiem troszeczkę się pogubi, no ale skoczek D5 ruszył prawidłowo, jak najbardziej. I posunięcie C4, żeby tego skoczka od razu odpędzić, a już jednego pionka w centrum mamy, po prostu z tempem. Skoczek ruszył na B6. No nie będziemy tutaj wnikać aż tak mocno. Skoczek C7 myślę, że troszeczkę lepsze by było potem. Jest odejście dobre na E6 z fajną kontrolą centralnych pól. Ale to są już takie dosyć trudne rzeczy. Ja polecam y, dla graczy początkujących przede wszystkim y, próbować w naturalny sposób, w jak najprostszy sposób wyprowadzać figury lekkie i grać po prostu, cieszyć się, w szachy, cieszyć się y, grą w szachy, y, żeby prosto zbijać, zajmować linię wieżami y, i próbować nie podstawiać. Tak? To już będzie bardzo dużo na pewno. W tym momencie poskoczek na B6, można by było skoczek C. 3 zagrać wyprowadzając figurę ale, figurę, ale postanowiłem zagrać D4 z myślą taką, że jak przeciwnik mi zbije, to ja zagram może C5 i jeszcze będę straszył tego skoczka jeszcze mocniej. W tym momencie pan Marek odpowiedział ruchem D6. No cóż, posunięcie najlepsze, oczywiście też nie jest dlaczego. No, bo poszło tak jak w partii, bicie na C5, bicie na C5, go go i hetman wybił na D8, król wybił na. D8. Moi drodzy, wymiana hetmanów wcale nie powoduje tego, że tutaj czarny może spokojnie oddychać, dlatego że mój rozwój figur, białych rozwój figur, jest po prostu szybszy i prostszy. Bardzo łatwy plan. Skoczek C3, goniec E3, goniec G5, długa roszada z szachem. To jest mój prosty plan. Poza tym widzimy, że ten skoczek na B6 no nie za bardzo sobie tutaj dobrze Radzi, ponieważ no niby atakuje pionka, a ten pionek jest prosto broniony. Dalszych perspektyw za bardzo ten skoczek nie ma. No i spójrzmy, co nastąpiło dalej. Skoczek na C3 i posunięcie E6. No, ruch E6 cały czas blokuje tego gońca, to też uczulam. Poza tym, słuchajcie, z każdej partii wyciągamy zawsze jakieś korzyści. Cegiełka do cegiełki i budujemy ten, tą swoją siłę gry na wyższym poziomie. Ruch E6 najlepszy nie jest. Dlatego że no, blokuje gońca przede wszystkim. Tym gońcem powinniśmy, o przepraszam, tym gońcem powinniśmy tutaj zagrać przede wszystkim na pole g4 zmyślał o wymianie gońca za skoczka, bo jak widzimy skoczek spełnia dobrą rolę, spe, spełnia dobrą ro, rolę tutaj tego pionka broni, no stoi po prostu dobrze, a pozbywając się gońca białopolowego mamy troszeczkę więcej oddechu, a po ruchu e6 goniec tutaj może być zamrożony już na zawsze. No i teraz tak, goniec e3, myślę, że ruch naturalny, chcemy atakować pionka, powodując to, że też opcja jest koń e4 z atakiem na pioneczka, takie miałem plany i długa roszada, przepraszam najmocniej jest w zanadrzu e, tutaj pan Marek zagrał skoczek na D7, ja rozumiem ten ruch, e, broni króla, bo po roszadzie nie ma szacha, ale nie trzeba się tego bać, Ad, odważnie należało zagrać skoczkiem, ponieważ skoczek ma więcej pól tutaj do, do atakowania, do kontrolowania przede wszystkim to jest ważne, żeby nasze skoczki miały jak najwięcej pól po wyprowadzeniu, starajmy się grać skoczkami aktywnie, skoczek na D7 dobra no, i teraz yy, w tym momencie zrobiłem długą roszadę. To jest sprawa też prosta, bo rozwój figur trzeba kończyć, króla schować. Chociaż, gdy nie mamy Hetmanów, ta roszada nie jest aż taka bardzo konieczna. Pamiętajmy o tym. No i G6. Niestety to nie jest dobre posunięcie, dlatego że. Tutaj się osłabiają bardzo czarne pola. Nie najlepsze posunięcie. Goniec ma fajną już furtkę na G5. Skoczek na G5 również mógłby teraz ruszyć, atakując pola, pole F7. Ale ja postanowiłem troszeczkę tutaj poprawić skoczka z C3. Skoczek na E4 czuję się tu wyśmienicie. Zobaczcie, jak on pięknie kontroluje te pola. Raz, dwa, trzy i cztery. Co teraz grozi, moi drodzy? Zastanówcie się chwilę. Grozi przede wszystkim zbicie tutaj pionka na C5. Widzimy, że jest związanie, prawda? Mimo, że dwie figury bronią, to zbić do końca nie będzie można, bo wieża jednak wiąże tego skoczka, więc można by powiedzieć, że jedna figura broni na C5, jest to goniec. Pan Marek zagrał goniec na g7, czyli prawem i troszeczkę jeszcze ułatwił, ale brawa za to, że staramy się wyprowadzać figury. Goniec G7. No, skoczek zbił na C5. Pewnie masa lepszych ruchów była, ale jesteśmy ludźmi. Grajmy po prostu w szachy prosto. Skoczek C5 yy, i pan Marek, no, popełnił duży błąd. Goniec zbił na E5. Oczywiście nie zauważając tego, że tutaj pewnie jest wieża na D1. No cóż, bezlitośnie to. Yy, Wykorzystałem bijąc tego gońca. Król yy, zszedł ze związania, lecz troszeczkę już za późno. No, i tak jak już powtarzałem w pierwszej partii, gdy mamy figurę więcej, staramy się wymieniać. No to wymieniamy skoczek zbił na D7, yy, skoczek wybił na D7, skoczek na D7, goniec na D7. No, figura więcej u białych jest dobrze. Jak dalej zagrać, żeby tą przewagę y, wzmocnić? Wiele osób pisało do mnie, jak panie szachusiu, jak grać w szachy, jak mam przewagę pionka czy figury, jak wykorzystywać tą przewagę? No, słuchajcie, nie, jest, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim zadbajcie o każdą figurę. Y, każda figura musi iść do akcji, a jeżeli jest jakiś konkret, Czyli zdobycie kolejnych pionków czy figur, trzeba próbować z tego, z tego skorzystać. No i słuchajcie, zagrałem posunięcie goniec G5. Jasne, że mógłbym po tym ruchu zbić na. Przepraszam, zagrać gońcem na e2, wyprowadzić wieżę, to wszystko byłoby normalne, ale zagrałem goniec g5, bo jakby król odszedł, no to bym tutaj się wpakował na f6 i sparaliżował troszeczkę czarne pola u przeciwnika. Wykorzystał fakt, że ta figura jest po prostu, jest, jest lepsza i jest jedyna na tej szachownicy. Posunięcie f6 i co zrobić? Czy odejść gońcem? Nic z tych rzeczy. Prosta taktyczka, wymieniamy tutaj na F6 bicie królem, bo wisi goniec na D7. Pan Marek już to widział, niestety, po ruchu, no ale cóż, cóż było zrobić innego? Posunięcie B6 ze strony pana Marka nie najlepsze, bo tutaj pionki nie mają znaczenia tak naprawdę. Trzeba zadbać o wieżę i spróbować zagrać jakąś wieżyczką, tak? Każda wymiana będzie dla mnie na korzyść, no ale coś wieżami trzeba by było robić. Może wieża C8 z planem tutaj pionkiem. Wiem, że wisi pionek, no. Trudna pozycja. no Poszło jak poszło. B6, goniec E2 tutaj zagrałem i posunięcie A6. Widzimy, że ruchy pionkami no, niewiele tutaj nam dają. Wieża z H na D1 to jest też naturalna sprawa, ponieważ wyprowadzamy ostatnią figurę i zdwojone, co tu mi tu lata. Zdwojone wieże y, mają większą siłę. Posunięcie B5, czyli no, widzimy, że te ruchy nie wnoszą nic dobrego tak naprawdę. No i ja zagrałem posunięcie F4. F4 z myślą taką. Zagram wieża C7, wieża D7 i dam mata na F7. No, autentycznie miałem takie plany. Król zagrał na F5. No widzimy, że król tutaj stara się mocno walczyć. Niestety nie najlepsze posunięcie, bo zastawiamy fajną pułapeczkę, moi drodzy. Wieża na D4. I co teraz grozi? Jakby był ruch białych, co by groziło, moi drodzy? Wieża F7 z matem. Pan Marek zagrał E5, i w tym momencie dajemy mata w dwóch posunięciach. Proszę się zastanowić, jak to zrobić. Dwie sekundy, moi drodzy, ja już pokazuję rozwiązanie. Dajemy tutaj szacha na G4, wtrącamy posunięcie. Król zagrał na F6 i wierzasz czwóreczki na D6 z szachem i matem. No partia zakończyła się również po mojej myśli, ale to nieistotne, słuchajcie, wyniki partii są nieistotne. Ja myślę, że pan Marek wyciągnie tutaj kilka wskazówek z tych dwóch partii, tych dwóch partii, które tutaj przeanalizowaliśmy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość, pamiątka myślę, że zostanie. Było mi bardzo miło, ciekawe doświadczenie, dziękuję serdecznie, no i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej.